Przekudełek, kochani, bawi się z chłopakami z Łodzi, chłopaki od Akademii Tomasza Hajto, witajcie, zapraszam was na kanał, jak jeszcze nie oglądacie, kochani, to warto, potem wam opowiem, cześć, patrzcie teraz, Kudełek daje piątkę, próbuje strzelić gola. Dawajcie szybciutko, bo za 10 minut my gramy swój meczyk. Jak ma ktoś ochotę pobronić Kudełka strzały, to zobaczcie, jakie gnioty sadzi nasz mały Hulk, dobra? Uwaga, pięknie, ale obronione, ładnie, aczkolwiek szło górą. Trener podaje, świetnie. Ale ładne, klasyczne podanko. Takie skillowe troszeczkę, fajne. Uwaga, Kudełek, no teraz testujemy drugiego chłopaka. Uwaga. Słuchajcie, Kudełek oczywiście, kochani, na bosaka w brazylijskim swoim. Strzał środek bramki, ale dobre, obronione. Następny broni. Słuchajcie, gramy o króla bramkarzy, także uwaga, zobaczymy. Kogo obroni, Kudełek odpada z zabawy. Kudełku, musisz cały czas z tego miejsca ze środka, o tak, no. I nie z dołka, bo masz w dołku piłkę i ona ci leci w górę, wiesz? Słuchajcie, ja tak celuję. Tak celujesz? Aha, no to dobra, bo myślałem, jak piłkę się układa, pokaż piłeczkę, coś pokażę tobie, Kudełku, i wam, widzowie. Zobaczcie, jak wykonujecie rzuty wolne i na przykład jest taka ugnieciona trawa i tak ułożycie piłkę, to wtedy ona z automatu często jest podbijana, leci do góry. Szukamy najwyższego punktu na trawie i staramy się go ustawić, chociaż na kępce nie będzie chciał stać, ale teraz jest optymalny. Proszę bardzo, teraz Kudełek strzela bramkę, koledze. Ciach. Proszę bardzo, ale już był ładny strzał, kochani, światło bramki, bo pozostałe dwa Kudełek przenosił nad poprzeczką. Natomiast pamiętajcie, moi kochani zawodnicy z Łodzi, że Kudełek to zawodnik pięcioletni, on jest z rocznika 2.11, natomiast gniota ma jak Hulk, także kiedyś te siatki będzie rwał. Bramkarz, kochani, ładnie paruje na poprzeczkę. Uwaga, to powiem wam, to była podpucha. Teraz już, Kudeł, strzelamy gole. Znowu piękny refleks, brawo. No, kto pierwszy odpadnie, chłopaki? Czekamy. Kto pierwszy odpadnie? Nie, nie było gola, dawaj piłeczkę. Nie było gola, kochani, ja przypominam, że cały czas bawimy się na Wrocław Trophy, trzydniowy turniej, natomiast dzisiaj przed nami jeszcze ostatni mecz, dlatego że po dwa mecze organizator przygotował dziennie. Piękne okno sadzi Kudeł, słuchajcie, duże brawa od kolegów dostaje z Łodzi. Przybij piątkę, koledze, któremu trafiłeś, i broni następny. No, Kudełek, uwaga, piła ustawiona i teraz uwaga. Aj, przeniesione z boku, niedużo brakło. Kochani, chłopcy nie znają Kudełka, nie oglądają kanału, nie spotkali się jeszcze z naszym kanałem, potem ich na ten kanał zaproszę, bo tak wiedzieliby, że Kudełek to, no to nie przypadek, on te strzały ma jakby wypracowane. Świetnie, ładna obrona, bardzo ładny strzał. Chłopcy, pamiętajcie, że ten film będzie na YouTube, także zapraszam, będziecie mieli fajną pamiątkę z Wrocławia. Kudełku, chcesz tak z daleka? Słuchajcie, bo on się coraz bardziej odsuwa, zobaczcie. To już są takie strzały, kochani, naprawdę z daleka, ale braza było. Kolega online mówi, że weszło, no to w takim razie, zobacz, on patrzy z góry. Tak, to była bramka, to odbiła się za linią, kolega z góry powiedział. Uwaga, no szybciutko broni następny. Uwaga, go online, patrzcie, są elektroniką nafaszerowana bramka. Kolega wisi u góry, drugi z boku. Uwaga, staje kolejny zawodnik. Kochani, oni pewnie będą się tak bawić jeszcze długo, natomiast my za parę minut wracamy na tą stronę. Tutaj będzie nasz mecz, już się nasi chłopcy grzeją. Trener Grześ szykuje, kochani, nasze Łużyce do meczu. Była bramka? Nie, nie było. Dobra, słuchajcie, ale Kudełek daje wam duże fory, bo się bardzo odsunął. Dobra, ognia. No, Szymuś, spadła do dziury, wpadła do dziury. Super. Wpadła do dziury, kochany Szymciu, musisz sobie o tak, o, teraz to już jest bramka, bramkarz, nie dasz teraz rady, uwaga. Pięknie z okna, ale ma refleks. Dobry jest, świetny bramkarz, z okna ładnie to wyjął, brawo, brawo. Natomiast, kochani, oni się świetnie bawią, natomiast nasi chłopcy za momencik będą z Juventusem Bydgoszcz rozgrywać swój mecz, kochani. Juventus to szkółka na terenie Polski. Juventus, zdaje się, ma trzy szkółki w Bydgoszczy, w Piekarach i w Toruniu. Być może się mylę, nie jestem Wikipedią, kochani, jeżeli by tak było, to przepraszam, natomiast z mojej wiedzy, jaką na dzisiaj posiadam, tak to wygląda. Natomiast za momencik będzie, kochani, ten mecz. Gramy dwa razy 15 minut. My swój pierwszy mecz dosyć wysoko wygrywamy z FA Leszno, a oni swój mecz przegrali z
zdaje się, właśnie z chłopcami z Łodzi. Świetnie. Kudełek testuje. Muszę wam powiedzieć, chłopaki, że świetnie wam ta obrona idzie. Poprzednich chłopaków testowaliśmy, kochani, to mocniej to wchodziło. Ja myślę, że Kudełek jest już... Dalej, Kudełku. Dalej troszkę. Ja myślę, że Kudełek już jest też troszkę zmęczony, kochani, dlatego, że on tych dzisiaj strzałów... Jesteś zmęczony, Kudeł? Nie. Nie, no widzicie, on jest niezniszczalny. Och, to gol jest. Oj, goal line dostał. Trafił kolegę, kochani, na siatce. Dobra, no i teraz Gucci, dawaj Kudełek. No, czekamy na ładną bramkę. Uwaga. Uwaga. Świetnie. Dużo zabawy macie z tego turnieju, kochani, Wrocław Trophy, natomiast tak naprawdę na tym to polega. Słuchajcie, na tym ten nasz kanał, kochani, polega, także jak mamy możliwość. Ale wyjął ładnie z okna, fajnie, bardzo ładny strzał, Kudi. Ślicznie. Uwaga. Świetnie. Będziemy na YouTubie, będziesz na YouTubie. Czekajcie, z bramki zejdźcie tak, bo faktycznie może się krzywda stać. Pan ma absolutnie rację, uwaga. Słuchajcie, monitoring z góry, mamy nad nami też lotnisko, także ile macie jeszcze do meczu, chłopcy? Dopiero po tym meczu gracie, nie? Nie, po tym. A jeszcze dwa mecze, bo my będziemy teraz grać, także spokojnie mogą się chłopaki dalej bawić. Uwaga. Dawaj, tak, może być daleko, nic się nie bójcie. Pięknie, ajajaj, dobry strzał. Kochani, Kudeł podbija kolejne serducha. W Polsce tym razem jesteśmy w Łodzi, Akademia Tomasza Hajty. Słuchajcie, przypominam dla tych, którzy nie oglądali poprzednich relacji, że kiedyś w Kołobrzegu spotkaliśmy się z Tomaszem razem na plaży po turnieju plażowym piłki nożnej. Mamy wspólne zdjęcia, ja z Gutkiem malutkim na kolanach, natomiast Tomasz ze swoim dzieciaczkiem, kochani, fajna, miła, przyjemna przygoda, fajne spotkanie. Bardzo milutko to wspominamy. Nie wiem, czy Gutek miał wtedy 2 latka, ale myślę, że więcej jak 3 na pewno, nie wiem. Także jak ktoś dobrze poszpera na naszym... Na naszym, kochani, Facebooku, to dopatrzy się, kochani, tej fotografii. Także chłopaki się świetnie... Jak? Powtórka. Powtórka karnego, tak? Aha, nie był na linii, a to jak Patrycjo nas chciałeś załatwić, tak? Uwaga. Ale ładnie. Dobre. Słuchajcie, Kudełku, a spróbujcie tą waszą Ziną, bo my też mamy Zinę w domu, tylko trójkę, bo Zina ma bardzo fajną... Spróbuj tą Ziną sobie uderzyć, Kudełku. Zobacz, bo ona jest świetnie zbita, zgrana. No, nawet ją przenosisz, masz następną. Zobacz, Kudełku, jeszcze raz. Spróbuj tak bliżej ziemi uderzyć, dobra? Mocno, ale po ziemi, dobra? Czekaj. Ale poszło, kochani. To były próby, tak. Dajcie jeszcze raz. Dajcie jeszcze raz, Kudełek, no. Ustaw jeszcze raz. A poza tym kolega przebiegł tak, że mógł nie widzieć. Nie przeszkadzajcie sobie. No, uwaga. Pięknie, ale sparował z okna znowu. Dobre, ale zobacz, Kudełek, te po ziemi wchodzą. Spróbuj, może się uda po ziemi. Bo oni są duzi. Świetnie. Kochani, także my, tak jak mówię, jutro tej zabawy będzie mniej pewnie, dlatego że my będziemy jutro na obiektach olimpijskich. Tam jest jakby, uwaga, wpada bramka, kochani, czyli cześć, Tusiaczku. Ładna brama? Tak, weszła od poprzeczki. Kudełek mówi, że nie było. Słuchajcie, strzelec się przyznaje, że nie było. Powtórka strzału. Powtórka strzału, czyli Brazylię Kudełek posadził, chłopaki mówią Meksyk, różnie nazywamy bramki od poprzeczki. Ach, żadnych szans teraz, piękne okno. Tak, Misiu? A jeszcze będzie ktoś z konkursu robił, to jest drużyna? Nie, bo my w tym momencie będziemy nagrywać, tak, już nagramy, oni już zaraz skończą grać i wtedy my się pobawimy, bo nam się nigdzie Misiu nie spieszy, wiesz? Brawo, Kudełek! Podaj kolego! Super. Słuchajcie, kto jeszcze bramki nie dostał? No to dawać, gracie o króla. Ci, co już dostali, już na razie nie bronią. Tak, Misiu? Bo mama chciała też nas do Zuza.
Brawo! To może pójdziemy do zoo, zobaczymy, kochani. Mamy cały dzień przed sobą, nigdzie nam się nie spieszy, także może pójdziemy do zoo. Dawaj piąteczkę. Zobaczymy. Wykorzystamy ten czas, kochani, aktywnie przez to, że jesteśmy we Wrocławiu. Rękę do góry, kto jeszcze obronił? Mamy na razie trzech, dobra, o króla. Została najlepsza trójka. Uwaga. O Jezus Chrystus. Ej, na linii! Brama! Nie, wyszło. No, musicie iść, nie, musicie iść na linię Kudełkowi. Nie, nie przed bramę, tylko na linię, żeby on miał większe szanse. Nie było gola. Nie, nie było, nie było. Na linię. Uwaga. Dobra. Brawo. Ale słuchaj, ręka boli, nie? Jak uderza, ja czasami mu bronię na przedpokoju. Słuchaj, to powiem ci, takie gnioty sadzi, że uf. Oj. Ja pobiegłem po piłę, kochani, żeby nie było żadnego problemu. Uf, za nami się kończy mecz akurat, także mieliście fest trzęsienie ziemi. Była próbka mojej prędkości, której mi jeszcze trochę zostało. W każdym bądź razie wbiegłem na boisko, żeby im nie przeszkadzać. Słuchajcie, wy się rozgrywajcie króla, a ja już za moment będę nagrywał nasz mecz, bo my gramy. No dobra, Kudełek, dawaj szybciutko. Spróbuj teraz. Dajcie mu szybko piłkę, dajcie mu szybko piłki. Daj następną mu. Dawaj szybko, Kudełku. Szybciutko, musimy bramkarza wyeliminować. Jeszcze zostało trzech. Pięknie. Nasi chłopcy już wychodzą na boisko, kochani, także najprawdopodobniej w kolejnej części, czyli w meczu Łużyce Lubań kontra Juventus Bydgoszcz będziecie mogli, kochani, dowiecie się, kto został. Słuchajcie, wy sobie grajcie, ja nagrywam mecz. Powiecie mi, kto został królem. Kudełek. Uwaga. Dobra, uwaga. Ta się nie liczy, ta się nie liczy, ta się nie liczy. Nie, nie, nie. Słuchajcie, ja wam powiem tak, w związku z tym, że została trójka najlepsza, to zbliżamy odległość. Stąd Kudeł wali i teraz zobaczymy. Kudełek, proszę. Tak, muszki gryzą. Mam cię od karza Kudełka. Słuchajcie, ja stoję z tej linii. Staj tutaj, żeby z tej samej wysokości. Stój tu, o tu, gdzie kolega stoi, to będzie linia. Kudełek, dawaj szybciutko. Eliminujemy chłopaków. Ciach. Pięknie, z bliska nie ma szans. Jak się waszym wynik skończył? 12-4. Z oratorium Środa Śląska. Teraz 12-4 było. Gratulacje. 12-4. A czemu? Tak? O ja, ale mamcia tu mnie zadbała, dostałem jakiś dezodorant na gzy. Nie, nie, Kudełek musi być bliska, tak jak wszyscy mieli. Stąd teraz. Tak. Uwaga. Wracam do meczu, kochani. Powiem wam w następnej części, kto co, natomiast w tej chwili grają. Już nie, jeszcze nie ma pana sędziego. Jeszcze nie ma pana sędziego, czekamy. Jest, piękne okno, brawo. Kto zwycięzca? Dawaj piąteczkę, gratulacje. Jak masz na imię? Piotrek. Piotruś, zapraszam na kanał Sebastian Szabłowski. Wpadajcie, oglądajcie, tam będzie pamiątka. Kudełku, jeszcze dwóch zostało. Ho, ho, nie, już wycięłeś wszystkich, gratulacje. Na razie, przybić piątki Kudełkowi. Podziękować sobie za zabawę, słuchajcie, a ja uciekam do meczu. Trzymajcie się, powodzenia. Powodzenia.